No i dobra, kontynuując dalej nasze tutaj Zombies Info, witam w kolejnym filmie, tak jest, ja tutaj od razu to nagrywam po reakcji i tak dalej. Mamy blog, tak jak już to widać, mamy blog. Oczywiście zapraszam do opisu, tam macie sobie, możecie go kliknąć, jest tam link w opisie właśnie do tego blogu i tam możecie po prostu sobie go obczaić, przeczytać na własną rękę i tak dalej, co was tam oczywiście wszystko interesuje. A więc zobaczmy, obczajmy tego bloga. Witamy w operacji Deadbolt. Przedstawiamy historię Modern Warfare Zombie. Tryb zombie pojawi się w uniwersum Modern Warfare, gdy zespół międzynarodowych operacji operatorów pomaga członkom grupy zadaniowej, czyli Task Force 141, w walce z ogromnymi hordami nieumarłych, co jest też crazy, nie? Jakby postacie, które zwykle zombie były każdy, były Dempsey, Ritofen, Nikola, a dziś Price, Soap, jakby what the hell, nie? Sprowokowany przez drugie główne zagrożenie ze strony wroga, obejrzeć zwiastun, to już oczywiście zrobiliśmy. Obczajcie sobie poprzedni film. Oczywiście dwa wrzucę z moją reakcją, jak i bez. Dobra, wygląda to, że mamy broń. Po raz pierwszy w historii mogący zombie pojawia się w uniwersum Modern Warfare, opracowany przez Treyarch we współpracy ze Shamre Games. A gra Modern Warfare Zombies to charakterystyczna gra kooperacyjna, która wrzuca wyzwanie graczom, aby połączyli się z innym oddziałem i przetrwać i walczyć z ogromnymi hordami nieumarłych na największej historii mapie ever, wiadomo, Call of Duty Zombies. Czyli największa mapa, no bo wiadomo, będzie Open World Pseudo, tak? I tutaj obejrzeli zwiastun, już oczywiście zrobiliśmy. No, zobaczmy tutaj bardzo interesujące fabularne, tutaj wiadomo, informacje. Włamanie. Scena zaczyna się od oddziału mężczyzn w wojskowych strojach, którzy mają przeprowadzić nocny nalot na nieznane miejsce. Znajomy głos wyzywa wsparcie, aby odwrócić uwagę lokalnej policji. Podczas gdy jednostka wojskowa zbliża się, aby wyważyć tylne drzwi do bunkra hotelowego, będą szybko podkładają budynek wybuchowy, wysadzając dziurę w ścianie, odsłaniając schody prowadząc do podziemnego celu, w tym pokoju znajdują, w jednej chwili zmienia charakter zagrożenia. Tak, oczywiście to wszystko widzieliśmy dalej, że to oczywiście opisuję jakby w swoje słowa, co nie, w blogu, ale no, odkrycie. Wokół stołu siedzących czterech mocno rozłożone ciała, o nie, w tym Weaver pomocy, wyschnięte niemal do niepoznania. Na środku stołu znajduje się dziwne urządzenie, które po otwarciu ukazuje dwie fiolki. W ogóle mam nadzieję, że jak wyjdzie kolejny kod w 2024 listopadzie, czyli za rok kolejny, będziemy mieli informację, co się stało z Weaverem, naprawdę. Ja chcę już zrobić film nawet fabularny o tym, co się stało z Weaverem. Będziemy mieli wyjaśnienie, co tam się z nimi wszystkimi stało? Naprawdę, to mnie trochę... Trochę mi normalnie aż to na ten temat smutno, nie? Ale no, które po otwarciu ukazuje dwie fiolki, wypełnione substancją czynną. Jeden z zapasników chwyta i zdejmuje maskę, aby najlepiej się przyjrzeć, ujawniając jego, wiadomo, ujawniając się jako nikt inny, czyli tutaj Wiktor Zachajew, syn tutaj głównego Zachajewa, Imrana. Handlarz bronią, wróg Task Force 141, wydaje się równie zaskoczony i zadowolony, że znalazł to, czego szukał. No mówi tutaj, on powiedział, że nie wierzę, że to istnieje, nie? Nie wierzę, że to w ogóle znalazłem, nie? Wtargnięcie. Przechowując dwie fiolki w bezpiecznym pojemniku, oddział opuszcza teren, dowiaduje się, no to wiem, wszystko widzieliśmy, w miarę kontrolowania potyczki, wszyscy ludzie zachowują, okej, postrzałem, tak, potem atakuje ich policja, to co widzieliśmy na trailerze, ale no. Statek, tutaj zobaczyli, jest napisane statek, ale chodzi o fiolkę. Fiolka rozbija się o ziemię, niemal natychmiast po ulicach rozprzestrzenia się gęsta fioletowa mgła eteryczna, dławiąc siły policyjne i szybko przekształcając zarówno żywych, jak i poległych. Czyli ktoś umarł, to wstaje, nie? Czyli jakbyś rzucił tą fiolkę na cmentarz, wszyscy, mimo że już nie żyją, to wstaną. Taka armia, wiadomo, poległych żołnierzy, trochę takie crazy, co nie? To będzie w ogóle też widzieliśmy na scenie, że gdzie goście mieli maskę, co nie? Żołnierze Imrana, nie Imrana, tylko Wiktora Zakajewa, i mieli maskę, tak? Czyli byli w stanie przetrwać tą mgłę, bo mieli maskę gazową, tak jak mamy maskę gazową w Warzone, co będzie pewnie elementem gameplayowym, i po prostu oni byli w stanie przetrwać, tylko że problem taki, że ich zombiaki zabiły, które się zamieniły. Więc no, zbytnie nie przetrwali długo, ale no, przetrwali, byli mogli w stanie oddychać. Tak? Ale no, bo mieli maskę. Ale no, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Policja szybko przekształca zarówno z żywych, jak i poległych krwiożerczych zombie. Ten w ogóle shot jest bardzo fajny, tego zombiaka tutaj. Bardzo fajnie to moim zdaniem wygląda, jak taki pseudo niedawno zmieniony zombiak, co niedawno człowiek była już zombie. No dobra, bezpiecznie w swoim pojeździe Zachajew i jego kolega z drużyny z świadkami transformacji w własne oczy, gdy jeden z ich powalonych krzywi się, na jego oczy błyskają na czerwono, no bardziej taki kolor pomarańczowy, jak to zwykle. Najbliższego ocalonego. Dlatego od strachu Zachajew się uśmiecha. Ta broń nie przypomina żadnej innej, jakby mogłaby wyśmielić.
Dobra, dogrywka. Tak, tutaj ta scena już z Last Well jest oczywiście pokazana po kilku tygodniach, gdy już Outbreak wybuchł, dosłownie każdy się pozarażał, ci ugryz tamtego i tak dalej, wiecie, wybuchła epidemia, tak? Tak, po wydarzeniach na Ziemi helikopter zniża się do obszar wybuchu epidemii, podczas gdy SSD, Kate Last Well i sierżant Johnny Soap McTavish informuje niewidzialnego operatora, czyli nas, o bieżącej misji o kryptonimie Operacja Deadbolt. Zespołowi towarzyszy kapitan Sergiej Ravenow, operator i specjalisty DS misji doświadczonych z tego typu w wyprawach. Na miejscu dowodzi nim jeden SSO Greeny, grupy na informację, że ma informację, że Zachajew planował coś kilka miesięcy temu, ale nie jest pewien, co to było dokładnie. Zaraz się dowiedzą. Odkrywcy wiedzą, dopóki nie dowiemy się, co się dzieje, najważniejsze jest powstrzymanie. Nikt nie wchodzi i nie wychodzi. To znaczy, że mydło, to mówi oczywiście mydło, czyli soap. Pamiętam, to przytłumaczyli mydło, że po prostu jest closed area, nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi, jest contained area, co nie? Dobra, wyniki terminus, tak się będzie nazywał tutaj ta nowa frakcja zła, czy tutaj prowadzona oczywiście przez Wiktora głównego, złego, czy ty Octopus Trimus, Terminus, o tak o. No, dobra, w tej wersji zombie są wrogowie zarówno nie umarli, jak i żywi. Czyli tutaj będziemy mieli boty, które do nas strzelają, coś w stylu DMZ, mamy jak i zombie, co nie, bossy, bossowie mniejsi, bossowie więksi bossowie, jak i mamy tutaj wrogów z normalnymi spluwami, którzy będą do nas strzeli, co nie? Czy to ta główna zła frakcja. Zagrożenie ze strony żywych pojawił się w postaci Terminus Outcomes, tak się nazywa ta prywatnej firmy wojskowej, wynajęte przez Zachajewa jako siłacz dowodzenia przez Jacka Fletcha, ocalonego żołnierza u boku, czyli tego Zachajewa na końcu przyczepy PMC na ocenie motywów, a nie etyki swoich klientów. Jeśli pieniądze są dobre, praca jest kontynuowana. Czy tutaj ogólnie on im płaci i tyle, nie? I oni robią dla niego robotę. Czy sekscy Shadow Company, wiadomo, prywatna armia wojskowa. Więc no, weterani, narracja Dark Eater, zombies, rozprzyna substancje zawar w wielkach interium obecnie. No to widzieliśmy oczywiście. Tak, w ilości zebranej w postaci krystalicznej. Czyli on tutaj będzie pewnie chciał w stanie tutaj to produkować w jakiś sposób, tak? Mając tą fiolkę jedną. Operacja Deadbolt. Operacja Deadbolt, plant awaryjnych wydrążony przez CIA, powstał następnie w wydarzeniach związanych z wybuchem epidemii, których świadkami byli agenci Requiem, tak? Wiadomo, w latach 80. podczas wydarzeń zimnej wojny, wiadomo, podczas Cold War'a, tak? SSO Last Well otrzymuje zadanie przygotowania planu, w ramach którego SSO Selma Green zostaje de facto dowódcą operacji, kiedy ekipa przybywa do strefy wykluczenia wraz z Soapem i Ravenowem po wydarzeniach pokazanych w pierwszej części zwiastuna mija kilka tygodni, tak jak mówiłem, kilka tygodni. Jako członek zespołu twój operator dołącza do innych międzynarodowych operatorów, a przeciwni, żeby się przeciwstawić zagrożeniom stwarzanym przez strefę wykluczenia, i wszyscy działają zgodnie z podstawowymi zagrożeniami operacji Deadbolt. Nic nie wychodzi, nic nie wychodzi. Modern Warfare Zombies dostępne w momencie premiery. Takie zombie jest oczywiście w momencie premiery. Przypominam, jest to oczywiście 10 listopada 2023. Przygotuj się na walkę z większą liczbą nieumarłych niż kiedykolwiek wcześniej, gdy członkowie operacji Deadbolt podejmują się trudnych i wieloetapowych zadań, podczas gdy Soap i jego kompania próbuje powstrzymać Zachajewa Terminosa przed splądrowaniem większej ilości zasobów, a wszystko to przy jednoczesnej próbie powstrzymania obecnego zagrożenia, zanim wymknie się spod kontroli. Łącząc najlepsze funkcje i systemy map Modern Warfare sprawdzone z podstawowymi funkcjami Treyarch Zombies, Modern Warfare Zombies przedstawia zupełnie nową odsłonę ulubionego przez fanów trzeciego trybu gry, uruchamianego wraz z kampanią trybem zasobowym, oczywiście na premierę w Modern Warfare 3. Przygotuj się na powstrzymanie najazdów na różne regiony, których poziom trudności wzrasta, dzięki, tutaj mamy wiadomo, na maskę gameplayu, dzięki podstawowym funkcjom zombie i kwaldzie sekretów do odkrycia, przygotuj się na przeżycie na otwartym świecie w trybie gracza kontroli środowisko PvE, czyli tutaj player versus E, czyli AI, czyli boty, nie tutaj PvP, czyli nie gracze, czyli nie player versus player, współdzielone z innymi graczami wraz z szeregami specjalnych misji popularnych. Spodziewaj się, że będziesz musiał stawić czoło wielu unikalnym elementom, wyzwaniom, a także filmikom, które wzmocnią najważniejsze wydarzenia historii. To widzieliśmy oczywiście od youtuberów, którzy już wcześniej gadali z youtuberami, że to będzie wyglądało tak, że będziemy mieli etapy, tak? Będzie jeden akt pierwszy, akt drugi, akt trzeci i przy trzecim akcie będziemy otrzymywali cinematiki, z czego wow, to jest crazy, że mamy już to potwierdzone, że będą cinematiki, a nie jakieś takie, nie będzie scenek, albo będą scenki podczas gry, jak to było w Cold Warze, czy będą jakieś takie, wiadomo, jak to było ucięty budżet był w Black Ops 4. W tym przypadku będziemy mieli cinematiki, które będą nam przedstawiały historię po ukończonych misjach, czy też easter eggach, tak, w danych aktach. To będzie też bardzo fajne, takie wiadomo, będzie bardzo inwentowe. No i będzie duży nacisk na fabułę, jako że to taka pseudo będzie kampania Spec Ops, czy to kampania, jak to
wiadomo, z price'em i tak dalej, co nie? Brzmi ciekawie, brzmi bardzo ciekawie, powiem tyle, brzmi bardzo zachęcająco, jako coś nowego, coś, wiadomo, dać im szansę, co nie? Nie hejtować tego, dać im szansę, zobaczyć co będzie potem po, tam, nie będzie niż gorzej Vanguard, widzimy, wiadomo, będzie Raygun, będzie Paka Punchkamo, będzie Jagger, nie będzie, nie jak Vanguard, panowie, nie jak Vanguard, okej? Okay? To możemy tego być pewien, bo Vanguard to jakaś paranoja była, naprawdę. To jest tryb zrobiony, gra mobilna w 3 miesiące. I to ja mówię szczerze, serio, naprawdę. Dobra, gdzie ja tutaj byłem, bo jak zawsze, jak Vanguard mi nachodzi, to naprawdę. Ja jestem ogromnym fanem, jestem tutaj od wielu lat przy Zombies, więc mi bardzo na tym zależy, więc jak słyszę o Vanguardzie, naprawdę mi coś siada na łeb. Tak, niedosłownie, niedosłownie, wiecie o co chodzi. Bo jak na czymś zależy, tak to wygląda. Dobra, przekonuję się, aby wstrzymać najazdów w różne regiony, tak? Co my tu byliśmy, tak. Elementom, filmikom, które wzmacniają, tak, najwyższe wydarzenia historii, zmierz się z hordami nieumarłych tego jesieni 2023, 10 listopada. Zamów przedpremierowo, tak jest, przypominam już, że jak zamówicie tutaj przedpremierowo grę, czyli już teraz, będziecie mieli możliwość używania tego oto skina, czyli to jest Ghost Zombie Fight. On oczywiście będzie dostępny, jak już mówiłem to w poprzednim filmie, będzie dostępny właśnie na premierę 6 sezonu, czyli 27 września, czyli dosłownie już za tydzień, dwa. Oprócz wszystkich korzyści, jakie można otrzymać zamów, wiadomo, tutaj grę, szczególnie postacie na blogu, tutaj macie dzienny blog, jak sobie klikniecie ten link, który was pokaże na ten temat. Tak, skórka operatora Zombie Ghost, składając zamówienie przed sprzedaży, jeśli złożysz zamówienie przed sprzedaży przed rozpoczęciem się 6 sezonu, otrzymasz właśnie tego skina w Modern Warfare 2, jak i zakładamy, że w Modern Warfare 3 będzie ten, wiadomo, Ghost dostępny, więc będzie to, zakładamy, że będzie ten skin możliwy do użycia. Skórka operatora Zombie Ghost można używać w Modern Warfare 2, jak Modern Warfare zostanie przeniesiony do, tak, tu nawet jest potwierdzenie, że będzie przeniesiony w Modern Warfare 3 w rozpoczęciu premiery, więc bardzo fajnie, będziemy już używali content z nowej gry, całkiem spoko, nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi. Relacje wymagane Call of Duty Modern Warfare 2, na platformie jeszcze... Okej, to już takie polityczne sprawy widzę zostawili, tak? Więc już więcej może znaleźć. Tak, to chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Tak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi tutaj o ten blog. Dosyć mały. O, tu mamy nawet na całym ekranie pre-order now, jak to mieliśmy przy tym i tak to on wygląda. Na dużym ekranie, jakbyście chcieli sobie tutaj zobaczyć, tak to ogólnie wygląda ten skin. Więc no tutaj napisali coś ciekawego na dole, że must be redeemed by November 10, 20... Czyli tutaj tego... Tak to jakby zniknie 10 listopada 2024, czyli za kolejny rok, jeżeli jakby się kupili grę, załóżmy, i nie odebrali tego, no taka pierdoła, co nie, polityczna. I plus, moi drodzy, bonusowa, tak jest to, co teraz właśnie widzicie na ekranie, czy tutaj key art sezonu 6. Na sezon 6 już nadchodzi ogromnymi krokami, więc jeżeli chcecie być tutaj informowani ze wszystkimi instrukcjami, subskrybujcie kanał, będziemy tu oczywiście wszystko rozdzielać, pomniejsze partousy, czy też takie ogólne, wiadomo, content, który możecie skorzystać, nagrody, mapy nowe bronie i tak dalej, cały kontent będzie omawiany, jak i takie pomniejsze, wiadomo, rzeczy, jak to zwykle. Także subskrybujcie, jeszcze być na bieżąco, bardzo doceniam za wszelkie tutaj wsparcie, jestem tak pod wrażeniem, jak tutaj po prostu pomagacie, wspierać tym, budujecie ten kanał, naprawdę, szczerze, bardzo dziękuję i to właśnie tym oto akcentem zakończymy, także doceniam tutaj wasz każdy zostawiony like, bardzo dziękuję, czy nawet gdzieś udostępnijcie i tak dalej, także polecam oczywiście na Discordzie, jeżeli potrzebujecie graczy do Zombie czy, i tak dalej, do graczy do DMZ, czy do gdziekolwiek gracie, zapraszam na mój Discord, tam zbieramy ekipę, powiedzmy tutaj, którą, no, budujemy na razie, budujemy, tak jak tutaj ten kanał budujemy, także ja wam bardzo dziękuję, wy go budujecie, ja go nie buduję, tylko pomagam, wy tak naprawdę, od was zależy, jak ten kanał będzie budowany, jak bardzo będzie duży i tak dalej, także ja wam bardzo jak to zwykle za to dziękuję. I linki w opisie wszelkie są, tutaj jak najbardziej, komentarze, zapraszam do komentarzy, tam możemy jak najbardziej pogadać o wszelkim związanym, no, tutaj z Call of Duty, także ja wam bardzo dziękuję. I jak zwykle, do usłyszenia w kolejnych filmach. Dziękuję bardzo, na razie, Makler out. Pre-order any digital edition and get the Zombie Ghost Operator skin.